Halo, siema, Łysy mówi. Brum, brum. Kolejny filmik, kolejne moje nauki driftu, więc zapraszam wszystkich. Miłego oglądania i jedziemy, kurde. Tak wyjeżdża Łysy na ulicę. Tak się robi rondo, kurde, a nie. Dobrze to wyszło, ja pierdzielę, ale jaja. No dobra, chłopaki, siemandero jeszcze raz, kurde. Zapraszam na moje mini RP z E3 śmiecia i moich nauk driftu. Jak widać, no, idzie to coraz lepiej i powiem wam, że na ostatnim właśnie streamie z chłopakami zaczęliśmy grać na tej kamerze w środku. I kurde, to nie jest głupi pomysł, bo można fajnie wyczuć auto. Jeżeli chodzi o rondo oczywiście, nie? Bo fajnie się widać, jak ustawia. O, jak gadam, to już się nie mogę skupić. No tak, co do mojego E3 śmiecia. Ostatnio byłem z kobietą w sklepie, w Tesco. Idziemy na zakupy, po bułenie. I co ja widzę na półeczce? Zobaczcie sami, kurde. Nie mogłem przejść obojętnie obok tego regału i nie kupić. Proszę bardzo, już prezentuję. O kurde, skrzydełko z szybkich i wściekłych, kurde. O. Teraz to ta. Teraz jest, kurde, prestiż na osiedlu. Wyjeżdżam. Biją pokłony, kurde. O. Już się powisuje Sebix. Spalimy szmatę. Dobra, rondo zaliczone, już widzieliście. Jeszcze może z tej kamery zrobię. Czekajcie, odłożę sobie padę. Zaliczone, prawie całe, tak może milimetra. Lecimy na kolejną miejscóweczkę, na przekładeczki, to co ostatnio ćwiczyliśmy. One się znajdują przy stadionie. Pyk. No jak wam się podoba mój tuning? A? Przez J, tuning. Przeszedł, kurde, znowu się popisuje wariat. Tak jeżdżą chłopaki w Chicago, a nie? Dobra, powoli, powoli, nie wszystko. Ole, pierun, siart 6 strzelił, aż mnie wybiło, kurde, z rytmu. Ja pierdzielę, widzieliście to?
Przykamerowało się, kurde. Kurde, tu jest nierówność jakaś na tym parkingu. Dobra, przejadę na drugi parking, bo mi tu strasznie skacze kierownica na tym parkingu. Jest popękany ten asfalt. A. Tu jest możliwe, że lepiej. O ja, znowu pierdę. Nie, będzie padać deszcz. Źle jeździć, ale zobaczcie, ósemeczka zaliczona, a już się chciałem pochwalić. No co, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Nie mam kurde za bardzo kiedy, ale widzę, że powoli to idzie do przodu. Słucham niektórych porad i właśnie zapraszam do obejrzenia całego filmu. Pokażę wam tak jakby setup tego mojego auta i setup kierownicy, jak mam ustawioną kierownicę w grze, bo już kilka osób mnie pyta o to, więc powiem wam, że przetestowałem mnóstwo ustawień kierownicy. No i ta obecna jest chyba dla mnie najlepsza. To tak jakby w miarę czuję auto, co się z nim dzieje. Bo na innych to w ogóle nie czułem, nie? No już się zrobiło mokro, już nie ma dymu. Na dwójce, wokół latarni. Obróciło. Już jest mokro, już się inaczej zachowuje auto. O, dobra. Zmieniamy miejscówkę na nową miejscóweczkę trzecią. Jedziemy na kontenerownię. Gdzie to było? Tu było. Jedziemy na kontenerownię. W którym miejscu ja jestem? Żebym wiedział, w którą stronę jechać, bo chciałem zrobić sobie też zjazd z autostrady. O, dobra. Czyli jesteśmy dobrze. Tylko nie wiem, jak mi to teraz wyjdzie. Jak to wyjdzie w ogóle w deszczu? Pewnie nie wyjdzie. Myślałem, że zjazd sprzed. O, shit! A cofnijmy się, cofnijmy. Zainicjowałem dobrze, ale kurde, spieprzyłem później. No nie! Dobra, dupa. To jeszcze nie da mojej umiejętności w takim razie. Chociaż podejrzewam, że kilka zjazdów by się człowiek nauczył. Dobra, jedziemy na kontenerownię, ale tu też pada niestety. Szkoda. Zmieniamy kamerę, żeby było lepiej widać. A i mamy tutaj właśnie kontenery ustawione w takie dwie wysepki, na których możemy sobie uczyć się właśnie tak jakby a la rondo z przekładką na drugie rondo, nie? Większe i mniejsze, ale już spinuje auto, kurde, jest ślisko. W ogóle miałem trójkę, z trójki ruszałem. Amator. Kurde, zarzucał już teraz za mocno. Przyślizga auto. Szkoda, że akurat trafiłem, jak chciałem nagrać na ten deszcz. Dobra, jeszcze raz, powoli. Ledwo co dotknąłem gazu, już mnie zarzuciło.
spinuje mi auto, kurde. Za bardzo domknąłem te poślizgi. Ale jeszcze tak nie potrafię kontrolować, żeby odsuwać się albo domykać. Ja wiem, że hamulcem i tak dalej, ale to nie są te prędkości driftu, żeby dohamowywać sobie hamulcem. Jak ja prawie stoję w miejscu. Kurde, cały czas spinuje, ja pierdzielę, przecież to można by... Gdy tu jest sucho, już wczoraj jeździłem właśnie. Fajnie można jeździć, ale kurde. O, już złapał dymek, czyli już się robi sucho. Ale przekładka trochę za wcześnie. No dobra, jeszcze raz. Złapałem przyczepność, kurde, już mnie skleiło i wystrzeliło mnie w tę stronę. I za wcześnie. Wcześniej mnie odkręciło, kurde, jeszcze tutaj dużo nauki. Ale polecam, miejscóweczkę też jest fajna. O, ja pierdzie. Przed dłuższym tym driftem tutaj się oporowo bardziej. Nie tak. Jak wychodzę z jednego, tak jakby rondełka na drugie, muszę iść dłuższym slajdem, żeby dopiero się przełożyć tak jakby no na wysokości w połowie drugiego ronda. Tak jak teraz. Nie, kurde, no. Jak widzicie, na ekranie jeszcze pada, się świecą światełka. No, wiesz, kałuże są. Tak nieprzewidywalnie się jeszcze zachowuje auto. Kurde. W tym momencie w BMC mam fabryczny, wolno sący silnik. Stuningowany mam go na maksa. 550 chyba tam, 5 koni, 54, jakoś tak. Nie wkładałem żadnych turbin, jest wolno sący cały czas. No i dodatkowo mam pełen tuning już tak jakby, nie? Hamulce, zawieszenia, odelżenia, wybebeszenia. Ale już powiem wam, że tym E36 słabo się lata, bo już testowałem sobie inne auta. No i innymi autami jest łatwiej, dużo łatwiej. No ale no już zrobiłem sobie tak jakby serię tych filmów z E36, więc już ją domęczymy do końca, aż się kurde tak naprawdę nauczy latać. Dobra, zrobiliśmy tutaj dookoła, no, ale już przekładka nie wyszedł, już mi tu przed. Ale polecam miejscóweczkę, bardzo fajna jest, tylko no mówię, musi być sucho, wtedy się tu fajnie lata. Tu trzeba się wbić w rytm. Coś takiego, lecimy jeszcze.
No i znowu mnie wyspinowało, miało być tak pięknie. Respimy się standardowo jeszcze raz na rondo. DK'a. I oczywiście jeszcze jedna popisywaczka. O kurde, ciemno jest. Zobaczcie, że nawet w tej przy tej kamerze lepiej się pracuje gazem, bo czujesz auto, widzisz, co się dzieje z autem. I ach, kurde, jak zaczynam rozmawiać, to... I już tak nie latam tą kierownicą. Szkoda, że w grze no nie ma 900 stopni tutaj wizualizacji. I on skręca tylko, kurde, 90 stopni łapska. Przestaje kręcić kierownicą. To jest też trochę mylące. Co do tego skrzydła na tylnej klapie, no to wieśniaczymy auto jak Sebix, kurde, z osiedla. Wszystko, co jest możliwe z opcji tuningu w Tesco, to montujemy do tego auta. Dopóki się nie nauczymy ogarniać, nie robimy. To jest w tym momencie brzydkie kaczątko. A niedługo, jak się nauczymy, to będzie, kurde, jezioro łabędziu. Cały czas jest mokro, jeszcze na szybie się robi mokro. O, widzicie? Zmieniłem kamerę. Już ile niepotrzebnych ruchów kierownicą robię. Chociaż już teraz trochę też lepiej niż kiedyś. Kurde, trafik mi przypierdzielił. Uuu, stary, nie wypłacisz się. Wysiadaj z auta. O kurde, spierdziela, dawajcie go. On chyba nie wie, co z kim zadał. O shit! Sebix, bo nie dojedziesz. Nie dogonisz go. Jakiś wariat. Mu zajechać drogę. O, dodaje gazu. Skubany, chce się ścigać? Uciekasz? Gdzie on jedzie? Myślałem, że będzie skręcał w lewo. Pojechał. Kurde, żeby ruszyć tym autem w tym setupie, jest tak ciężko. Dobra, nie patrzcie na to, kurde, Sebix się rozbił, do zobaczenia w następnym odcinku, zostaw łapkę i subika, jak jesteś nowy na kanale, strzałeczka i cześć!